Cześć, tu Gosia z Anatomia Jogi. Dzisiaj przygotowałam dla Was sesję, która pomoże Wam się pozbyć napięcia z karku, barków. Jeżeli macie pracę siedzącą, a kto z nas nie ma, a jeżeli nawet nie macie, to i tak dużo siedzimy, albo w samochodzie, albo za biurkiem, gdzieś tam przy komputerze. Więc myślę, że ta sekwencja będzie dla każdego. Ważne, żeby przygotować sobie do tej sesji dwie piłki tenisowe. Jeżeli nie macie tenisowych piłek, to możecie zastosować piłki takie twardsze, kauczukowe, ale od razu Wam powiem, że wtedy to jest bardzo mocne, więc jeżeli dopiero zaczynacie, to spróbujcie od tych piłek tenisowych, no i będzie nam do tego potrzebny jeszcze bolster. Powiem od razu, dlaczego na co ta sesja ma działać. Więc z tego powodu, że my bardzo dużo siedzimy, to dochodzi do takiej dysproporcji, jeżeli chodzi tutaj o napięcia w obrębie klatki piersiowej. Mięśnie klatki piersiowej są przykurczone, zaciśnięte. Wygląda to mniej więcej tak. Z kolei mięśnie, które są odpowiedzialne za rotację zewnętrzną w stawach barkowych, które właśnie unoszą mostek, otwierają klatkę piersiową, one z kolei są osłabione. No i taka dysproporcja powoduje właśnie dyskomfort, jeżeli chodzi o część piersiową kręgosłupa. Taki dyskomfort może się pojawiać na przykład po przebudzeniu rano, albo kiedy właśnie czujecie jakieś dziwne kłucie w klatce piersiowej, albo na przykład po prostu w czasie dnia pracy, kiedy siedzicie przy biurku. Tak więc polecam Wam tą sekwencję, nie przedłużam, zaczynamy. Piłki będziemy układać pomiędzy kręgosłupem a łopatką. Nie układamy piłek na częściach kostnych, dlatego że będziemy pracować z mięśniami. To jest też tak, że każdy z Was może mieć indywidualnie napięcia w innych nieco rejonach, więc możecie się później jeszcze troszeczkę poukładać na tych piłkach. Ja pokażę Wam po prostu rejon, z którym w tym momencie będę pracowała. To jest mniej więcej tutaj. Przechodzę do leżenia, układam piłki. No i kładę się, staram się znaleźć punkty, które są dla mnie najmniej przyjemne. Czyli takie, w których czuję, że jest gdzieś napięcie. Czasem troszkę czasu schodzi, żeby się dobrze ułożyć. Ale kiedy już mamy ten punkt, to zaczynamy całą sekwencję. Unieś ręce do góry. I samo uniesienie rąk do góry już będzie dociskało mocniej piłeczki do mięśni. Chwilę zostań. I tutaj proponowałabym zostać około 5 do 10 oddechów, tak żeby móc się rozluźnić z kolejnymi wydechami. I mamy takie uczucie, jakby ciało zapadało się w tych piłkach. Następnie wnętrza dłoni są skierowane do przodu i zaczynam przenosić ręce za siebie. Na tyle, ile czuję, że mogę to zrobić, bo w tej chwili wciskanie się piłek w ciało będzie jeszcze mocniejsze. Chwilkę przytrzymuję i wracam. I znowu do tyłu. Tutaj można zrobić około 5-7 ruchów. I zobaczcie, że już za drugim ruchem ręce znalazły się bliżej przy ziemi. To też pokazuje, że te napięcia się tutaj rozchodzą. Zobaczę, może teraz uda mi się całkiem położyć ręce. O, czyli się jednak udało. Ok, zrobię jeszcze jeden taki ruch, skoro już ręce mi leżą na podłożu. Wracam do centrum. I teraz wnętrza dłoni są nadal skierowane do przodu. Zginamy ręce w łokciach i zostajemy chwilkę. Zobacz, czy możesz położyć całkiem ręce na macie. I wykonuję ruch przenoszenia rąk obu w kierunku do głowy i w kierunku do miednicy. Mnie tutaj po lewej stronie troszkę blokuje bolster. Wy sobie zapewnijcie dużo przestrzeni. I to jest już takie klasyczne masowanie. Jakby masażysta w tej chwili głęboko wchodził w tkanki i rozmasowywał wszystkie napięte mięśnie. Teraz wracam do centrum, prostuję ręce, splatam palce dłoni i zaczynam wykonywać łagodny ruch na boki.
ten ruch będzie naprzemiennie dociskał piłeczkę raz z prawej, raz z lewej strony. Jeszcze chwilka. Zatrzymuje się. I teraz powoli opuszczam ręce na dół i wykonuję ruch, tak jakbyście chcieli skrócić raz prawy, raz lewy bok ciała. Wyobrażam sobie, że przybliżam żebra do miednicy, raz z jednej, raz z drugiej strony. I ten ruch powoduje, że jeszcze dodatkowo przemasowuję punkty zarówno nad piłką, jak i pod piłką. Ostatnim razem przemasowywaliśmy na boki punkty, teraz wzdłuż. Ok, świetnie. Kończę sesję. I czuję różnicę i to jest po prostu wspaniałe. Zejście z tych piłek po takiej sekwencji. Oczywiście jest wrażenie, że o Jezu, jak dobrze, że w końcu z nich zeszłam i czuję luz, ale tu chodzi również o to, że właśnie rzeczywiście jest takie wyraźne odczucie, jakby ktoś ściągnął Wam parę kilo z pleców. I teraz na zakończenie tej sekwencji z piłeczkami pokażę Wam jeszcze, jak ułożyć się na bolsterze, tak aby troszeczkę tą klatkę piersiową jeszcze zmobilizować. Układam bolster tak, żeby on był równy w każdym z miejsc. I przechodzimy na bolster w takim momencie, żeby tutaj, jak widać, doły pachowe się pokryły z bolsterem. Serce jest najwyżej i z wdechem przenoszę ręce za siebie tyle, ile mogę. Chwilkę zostaję. I wracam. Jeżeli odczuwacie duże napięcie w karku, ogólnie walczycie z napiętymi barkami karkiem, to możecie robić to w ten sposób. Wtedy podtrzymując głowę, będzie zmniejszone napięcie w obrębie szyi. I znowu otwieramy klatkę piersiową. I wracamy. Może się okazać, że będziecie odczuwać delikatne strzelanie w obrębie klatki piersiowej. Jeżeli to nie pojawia się z żadnym bólem, dyskomfortem, to możecie dalej powtarzać ten ruch. Jeżeli pojawi się bardzo duże napięcie, będziecie czuć dosłownie takie, będziecie mieć takie wrażenie, że coś Wam zapiera dech w piersiach, to tutaj bym raczej udała się do fizjoterapeuty lub do osteopaty, aby sprawdzić, czy nie ma przypadkiem jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o ustawienie kręgów względem siebie. Ale jeżeli po prostu czujecie, że cała klatka piersiowa się otwiera, to jak najbardziej to będzie dla Was super ćwiczenie. Mam nadzieję, że ta sekwencja przyniesie Wam wiele korzyści, że Was rozluźni i zapamiętacie ją, będziecie mogli ją wykonywać codziennie. Pamiętajcie też o tym, że możecie mnie subskrybować na kanale. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi najnowszymi filmami, trzeba kliknąć taki mały dzwoneczek, który powiadomi Was o tym, że jest właśnie film. Dodatkowo możecie też śledzić mnie na moim Instagramie na anatomiajogi.pl, to jest mój nowy Instagram. Tak więc serdecznie zapraszam i teraz już do zobaczenia w następnych filmach. Pa!